Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do ViaPlay, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. A więc stało się, Real Madrid znów wygrywa w Lidze Mistrzów i to triumfuje wbrew oczekiwaniom. Powydawało się, że to Liverpool będzie faworytem, choćby ze względu na chęć rewanżu za finał z roku 2018. Real wygrywa też trochę wbrew logice, bo przecież tak wyglądała ścieżka Królewskich do finału, gdzie także potrzebowali niesamowitych interwencji Thibaut Kurtły, by utrzymać się w tym meczu. Wreszcie wygrywają dzięki swojej mentalności, ale o tym opowiem wam w 10 wnioskach z finałowego spotkania z Liverpoolem. Zacznę od tego, że sprawdził się cytat przywoływany w moim przedmeczowym podcaście z Carla Ancelottiego, który o relacji z Jurgenem Kopem mówił, że ceni sobie w niej to, że przy spotkaniach z Niemcem może od niego czerpać energię. I trochę tak też było w finale, bo to Real czerpał energię od Liverpoolu, magazynując jej wystarczająco, by punktowo zaatakować swoich rywali i stworzyć sobie tę jedną okazję, która dała zwycięstwo. Ale wnioskiem numer jeden... Będzie inny cytat z Ancelottiego, który znalazłem na stronie UEFA z jego wywiadu w dniu meczowym. Włoch stwierdził, że zawodnicy przed takimi finałami muszą przede wszystkim wierzyć w to, co wychodzi im najlepiej. A co wychodzi najlepiej Realowi? No, spowalnianie przeciwnika, granie swoim rytmem, usypianie i wykorzystywanie mądrości swoich rozgrywających. W tym wypadku Mowa o roli Luki Modricia. Pokrótce o tym powiem. W pierwszej połowie Real grał bardziej 4-4-2 niż 4-3-3, co sprawiało, że Modric był jedną z dwóch szóstek. Głębiej ustawiony, bliżej e, centrum pola, rzadko wykonujący podania. Dość powiedzieć, że wykonał tylko 22 zagrania do przerwy, gdy taki Toni Kroos miał ich aż 56. A przecież to Chorwat najlepiej potrafi przyspieszać akcje mądrymi zagraniami między linie, i tak właśnie było przy ataku na 1 do 0. Real potrafi też adaptować się do warunków meczowych i do rywala, bo posiada wielu inteligentnych zawodników, piłkarzy zdolnych do reagowania i dokonywania małych korekt. W przypadku tego meczu chodziło o to, by z 4-4-2 stać się zespołem grającym faktycznie 4-3-3, a więc z szeroko ustawionymi skrzydłowymi, z inaczej rozłożonymi akcentami w grze pomocników. Po prostu chodziło o to, by podłączyć do gry Modricia w innej strefie. Też pozwoliło to Real'owi lepiej wychodzić spod pressingu, złamać schemat zmusić rywali do niewygodnych pytań, jak daleko są w stanie wybiec poza swoją strefę, by m.in. przypilnować Chorwata i w momencie, gdy po przerwie on właśnie zaczął schodzić bliżej, Prawej linii bocznej, to tam Real potrafił stworzyć przewagę przy wyższej pozycji Valverde, ale też mądrej grze Carvajala i to ta trójka odegrała kluczową rolę przy golu na 1 do 0. Modric utrzymał się przy piłce, skupił na sobie uwagę trzech rywali i minął ich jednym podaniem, zagrywając do przodu, do wyżej ustawionego Carvajala. Ten także wyczekał rywali, ich doskok, by uwolnić Casemiro, a to z kolei doprowadziło akcję do Valverde. Reszta jest historią, a skoro jesteśmy przy Valverde, no to mówił o nim Ancelotti przed meczem, że jest w stanie zagrać na każdej pozycji. To było właśnie widać w finale. Może ta rola bocznego pomocnika w 4-4-2 nie wyglądała tak źle, bo też lewa strona Liverpoolu nie była efektywna przed przerwą, ale Real potrzebował w tym meczu jednak czegoś innego. Tym czymś innym są umiejętności Valverde w odniesieniu do pozostałych. Pomocników atakujących. On w akcjach e, takich jak ta Bramkowa bardzo bezpośrednio potrafi prowadzić piłkę do momentu oddania strzału, czy też strzału asysty, ale często też łamał tak akcję, wprowadzał piłkę do środka, by tam tworzyć przewagę. Przede wszystkim ograniczał też Robertsona w atakach, choćby samym wyższym ustawieniem drużyny. Takie jak Real potrzebują uniwersalności, więc ta decyzja Ancelottiego bardzo się obroniła, by wystawić Valverde, a nie Rodrigo. Zamiast na dwóch bardzo szybkich, bezpośrednich, skrzydłowych wybrał taki przechylony system, ale i bardziej elastyczny, co też doskonale się sprawdziło wobec pressingu Liverpoolu. Trzeci wniosek dotyczy mentalności Realu Madrid. Anglicy mają fajne powiedzenie When the going gets tough, the tough get going. A więc kiedy jest problem, kiedy warunki stają się trudne, to ci najlepsi, najtwarci zaczynają się w nich odnajdywać. Tak jest właśnie z Realem, zaczynając od bramkarza, ale też przez świetnych dziś środkowych obrońców Alabę i Militao, którzy nawet broniąc nisko w samym polu karnym mieli bardzo dobre interwencje. Jednak to powiedzenie możemy też odnieść do elitarnej mentalności realu, która, jak mówią sami piłkarze, jest w ich DNA, wynika z ich doświadczeń, z których każde kolejne budowało w nich przekonanie o własnej wartości i o tym, że są niezwyciężeni. Powiedziałbym, że to także historia o stawianiu się oczekiwaniom, o wyczekiwaniu na swoją szansę, o sprowadzaniu rywala do swojego poziomu, choćby intensywności, o korzystaniu z nielicznych momentów. O wielkości jednostek tworzących zespół. Wszystko to tworzy mentalność, DNA, tożsamość, zwał jak zwał, ale mają ją tylko elitarne drużyny. Czwarty wniosek chciałbym poświęcić trochę temu, co wydawało mi się w tym sposobie gry realu najtrudniejsze. Zacznę od tego, że poza jedną akcją w pierwszej połowie, która zakończyła się interwencją Courtois oraz strzałem w słupek. Świetnie grali stoperzy przeciwko napastnikom Liverpoolu. Czy Mane, czy Rzocie, czy Firmino nie pozwolili też jako Real na cokolwiek po stałych fragmentach gry, które są przecież mocną stroną Liverpoolu. Ale chciałbym docenić w tym wszystkim mądrość, z jaką Karim Benzema grał w tym meczu tyłem do bramki. Jak czasem jednym dotknięciem piłki pod presją przeciwnika potrafił uwolnić Real z trudnej sytuacji. Przyjmował na siebie te podanie i ciosy ale spełnił się w tym idealnie, nawet jeśli nie dostał za to nagrody, no bo przecież jego gol nie został uznany. Wreszcie piąty wniosek dotyczy Liverpoolu i ich pomysłu na mecz. Przed finałem krążyła informacja, że aż ośmiu zawodników z pierwszej jednostki Klopa zagrało, również w tym starciu w Madrycie, przed trzema laty, które wygrali z Tottenhamem. Wówczas zaatakowali wysoko od pierwszych minut, szybko przenieśli piłkę na połowę przeciwnika i wygrali rzut karny, strzelili pierwszego gola, ułożyli sobie mecz. W Paryżu było podobnie, łącznie z imponującym pressingiem. Real dopiero w czwartej minucie zaliczył pierwszy kontakt z piłką na połowie Liverpoolu. Po pierwszej ćwiartce meczu miał ponad trzy razy mniej podań w strefie obrony przeciwnika niż Liverpool. To pokazało dominację drużyny Jurgena Kloppa. Ciekawe jest jednak to, że Liverpool ma problem ze strzelaniem goli w finałach, bo przecież dwukrotnie z Chelsea nie trafił poza rzutami karnymi, ani razu do siatki. Czy można więc mówić o jakimś problemie z wykorzystywaniem swoich sytuacji w tak ważnych meczach? Nie zabierając nic bramkarzowi Realu Madryt, który został oczywiście bohaterem, to zastanawiam się nad e, tym pomysłem Klopa, by zagrać Manę w roli fałszywej dziewiątki. Znów powiemy, że gdyby nie Courtois, to jego decyzja okazałaby się kluczowa, ale mam też wrażenie, że Alaba i Militao szybko nauczyli się Senegalczyka. Zaczęli go odpychać od bramki, nie zmuszając mu się odwracać lub zmuszając go do przyjmowania piłki w niewygodnych pozycjach. Zresztą poza tą jedną sytuacją nie wyglądał ten mecz w wykonaniu manet tak, jakby on sam czuł się komfortowo w tej roli, że więcej energii pokazał, gdy dostał więcej swobody po wejściu choćby Diogo Rzoty. Wreszcie, największe rozczarowanie wieczoru, czyli Luis Diaz. Oglądając go, myślałem sobie o tym, jak funkcjonuje Kolumbijczyk. Jest on niesamowitym piłkarzem, wielkim wzmocnieniem Liverpoolu, bombą energii, ale czy można w takim meczu jak finał grać na takim napięciu emocjonalnym, fizycznym, jak on to zaprezentował? On miał tej energii aż za dużo. Wydawało się wręcz, że z każdej akcji, z każdego swojego działania chciał wycisnąć absolutne maksimum i tylko maksimum wchodziło w grę. Czasem było to minięcie dwóch rywali, czasem doskok na całego do pressingu, a wszystko to kosztem albo straty piłki, albo złamania struktury obrony wysokiej. I może w tym wszystkim to jego brak doświadczenia na takim poziomie też emocjonalnym po prostu okazał się nieco szkodliwy. Skoro nie potrafił tonować swojego grania, znaleźć większej arytmii w grze, czasem wybierania łatwiejszych zagrań, spowolnienia akcji, utrzymania się przy piłce, to nieco zaburzał grę całego Liverpoolu, sprawiał, że ona była po prostu bardziej rwana. Ciekawa była też zmiana Jurgena Klopana niecały kwadrans przed końcem, gdy ściągnął Thiago Alcantarę oraz Jordana Hendersona i przeszedł w zasadzie na 4-2-4. Wcześniej to Hiszpan był tym, który świetnie zarządzał i kierował grą Liverpoolu w posiadaniu piłki, umiejętnie przyspieszając lub nadając kierunek atakom. A Real miał z Thiago problem, bo nie potrafił go spresować, by zmuszać go do wybierania spowalniających ataki rozwiązań. Z kolei Henderson miał kluczową rolę w rotacjach na prawej stronie, gdzie zwłaszcza przed przerwą odnajdywał się właśnie tam, ale też odnajdywali się salach, także Mane, także oczywiście Aleksander Arnold. Tam tworzyli sobie przewagę, a z tego brały się okazje, jak choćby dwie Mohameda Salaha, czy też uderzenie prawego obrońcy. Jednak po przerwie Mało było tych zmian na bokach, sprawiania problemów Mendiemu i rozciągania obrony Realu. Może wynikało to z tego, że Real właśnie zaczął lepiej wykorzystywać przestrzeń na szerokości boiska przechodząc na 4-3-3, ustawiając jeszcze wyżej i szerzej Viniciusa oraz Valverde, przez co Henderson miał więcej pracy w asekuracji środka pola. A jednak brak tych rotacji zabrał Liverpoolowi możliwość budowania gry bliżej bramki realu. Często okazywało się, że podania w pole karne nie są zagrywane z prawej strony, lecz bardziej z głębi pola, co pomagało obronie królewskich w bronieniu. Nawet jeśli właśnie w ten sposób Liverpool stworzył sobie najlepszą swoją okazję, w której znów górą był Thibaut Courtois. Trochę tego też tyczy się dziewiąty wniosek, czyli ten odnoszący się do sztuki spuszczania powietrza z meczu. Nawiązuje on trochę do tego, co powiedział Ancelotti przed meczem: najlepsi powinni wierzyć w to, co mają najlepszego. I Real potrafi, mając prowadzenie, i nawet w obliczu intensywnego, o wysokiej liczebności ataku przeciwnika, zabierać mu atuty a więc spowalniać mecz, zarządzać intensywnością, kraść momentum, które przecież sam wykorzystuje do maksimum. Właśnie po tych zmianach Kropa, gdy Liverpool miał czterech napastników i wydawało się, że znów buduje okres dłuższej i zdecydowanej przewagi, to Real uspokoił nerwy, po prostu przenosząc grę do środkowej strefy. Tam miał przewagę liczebną. Zwłaszcza wobec cofającego się Benzemy do wsparcia oraz jeszcze wstawiając Sebajosa na ostatnie minuty. Wszystko to było niezwykle mądre, pokazujące klasę Realu w zabijaniu meczu. Patrząc na ostatnich 10 minut, to przecież Real wykonał więcej podań od Liverpoolu, miał więcej kontaktów z piłką. Nie zanotował ani jednej straty, a rywale aż 6. Nie była to dla Realu nowa sytuacja, przecież oni w podobny sposób spuścili powietrze z meczu w drugiej połowie do grywki z Manchesterem City w półfinale, nie dając w ogóle piłkarzom Guardioli e, takiego powodu do nabrania przekonania, że mogą jeszcze wrócić do spotkania. W przypadku Liverpoolu jedyną nadzieją była w zasadzie ta szansa Salaha. Na triumf Realu, by zakończyć tym wnioskiem, można spojrzeć jako efekt szczęścia, efekt nieprzewidywalności futbolu, efekt siły doświadczenia. Ale jakby nie patrzeć, to jest to po prostu niesamowita historia podnoszenia się, odbijania po niepowodzeniach, rzucania się w chaos i odnajdywania się w nim, zarządzania nerwami i własną jakością. W tym wszystkim może mało powiedziałem o Carlo Ancelotti, którego specyfika przywództwa najbardziej do Realu właśnie pasuje. Nie powiodłoby się innemu szkoleniowcowi w tak trudnych warunkach, którymi Włoch musiał zarządzać nawet na bieżąco, spod linii bocznej, w trakcie kolejnych meczów. Chociaż wielu trenerów w obliczu wielkiego wyzwania stara się zdjąć z piłkarzy jakąkolwiek presję, to on, co warto zauważyć, wcale tego nie robi. Wręcz przeciwnie, mówi, że ma najlepszych zawodników na świecie, o największych umiejętnościach, o większej wiedzy od niego, o większym doświadczeniu. Takim doświadczeniu, że chce z nimi konsultować swoje decyzje, pytać ich co ma zrobić. Można by to potraktować jako zrzucenie na ich barki odpowiedzialności, ale on ich z nią utożsamia, przyzwyczaja ich do presji, by w trudnych okolicznościach unieśli to wszystko, co się wiąże z finałami, półfinałami, z takimi meczami jak z PSG, Chelsea, Manchester City czy Liverpoolem. I tym właśnie była historia Realu Madryt, triumfu Realu Madryt w tegorocznej Lidze Mistrzów wielką sztuką zarządzania własnym ego, własnymi emocjami, własną mentalnością, chociaż Liverpool czy Manchester City to też drużyny z charakterem, to nikt nie ma takich składowych, jakie posiada ten Real Ancelottiego. To mieszanka najwyższej jakości. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, będę wdzięczny za subskrypcję, polubienie moich kanałów, podanie tego nagrania dalej. Dzięki i do usłyszenia.